Elko, ja jestem oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3 i wreszcie mogę drzeć mordę, bo wszyscy nikogo już nie obudzę przynajmniej. Tak, możecie zostawić lajka, jeżeli lubicie serię i przypominam tylko, że macie różne, mam drugi kanał, możecie wpaść tam Instagrama. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, następująco. Jesteśmy sobie z Haronem. Haron to jest kurwa kika dzik. Wielki. Słuchajcie, sprawa wygląda mniej więcej tak. Ale dremordę widzę, przestery już są ostre. Słuchajcie, w ogóle 31, bo to jest chyba 32 odcinek. Przez 31 odcinków nie zorientowałem się, że jak kliknę tak i później zrobię tak, to mamy napisy. Przepraszam was, widzowie. But you best don't lay this tape around just anywhere. If you're listening to this, it's because one of my boys thinks he can trust you. Zaraz wszystko, tylko chcę wam to pokazać, bo też tego oczywiście nie czytałem. We hit the water mules with the Brotherhood busy fighting the Enclave. Soon they'll want to give up the whole delivery thing. Then we offer our protection services. Wasteland's dangerous and all. We charge them steep. On top of it, we sell the water to whoever we want. If you want in, ride out with the next ambush. Stash the water when it's done, the regulars will show you where. And then get up to Grandma Sparkles. Grandma loves visitors and keeps her mouth shut. That, and she cooks a mean stew. So that's where we meet. Wilhelm's Wharf. It's on the river. Don't get lost. Oh, and memorize the passphrase. It's Meyerlurk stew. If you forget it, don't bother coming round. You'll get shot. No kidding. No, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Właśnie przy tej babuni czy coś. Misja oczywiście, słuchajcie, sobie robimy takie. Ochrona wodnego szlaku. Rozpraw się z dwulicowym Jackiem i jego gangi. Lecz kto stoi za napaścią za karawany i to mnie doprowadziło tutaj. No to nie było długo, tylko przeszedłem sobie tą drogę od poprzedniego odcinka i oczywiście jesteśmy tutaj. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Tutaj jest jakaś interakcja. Możemy sobie pewnie z kimś pogadać. Co ty gadasz? Dwulicowy, że... No tak właśnie bym sobie dwulicowego Jacka właśnie, kurczę, wyobrażał. Chcę dostać robotę, wciąż szukasz najemników? You're one of the newbies then. Fine. So long as you know the passphrase, you're in. If not, you're dead. Muszę wybrać? Ulas błotniakowy. Okay, you're lucky you knew that. Don't know who let you in. This is a real simple game. Whoever's the toughest sets the rules. And that's me. And I got just one rule. Do what the hell I say when I say it. Now find a seat. We're waiting for some of the boys to get back. Oh, and put this on. We're a gang. We all wear the same uniform. Spoko, nie. Damn it, boy. Like I told you. Just one rule. A nie chcę, no. Nie chcę mi się tego robić. Już, po gangu? No i kozasko. No i jakby po robocie, kurwa. Kończ wszystko? Powiedz oficerowi, że robota wykonana i miodzio. No i subcio. Szkoda, że nie spytałem trochę go więcej, tylko jakieś kurwa dołącz do gangu. Chciałem gadać pierdoły. Dobra, idziemy do River City, mówimy co jest grane. Wszystko co jest 5, rozbrojone miny, 71, spoko. Dobra, idziemy, że wszystko tego owego, siano trzeba zebrać, prosta piła jest. Siemanski, zaraz, nawet po nocy pracuję. Jak na jeszcze ja? To go jest zwany dwulicowym Jackiem, nie ma się o co martwić, już nie żyje. No teraz znajdziesz moment. Chcę moją forsę i to natychmiast. Dobra. Bo od niego i tak dostajemy siano. Dobra, i tak tam musimy się
Dostać. Mamy zadanie zaktualizowane? Zadania. Poproś bliźnie. Tak jest. Dobra, to właśnie o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy mnie słuchaj. A w pomniku Jeffersona? Czemu do pomnika Jeffersona? No dobra, możemy akurat tam iść. Myślałem, że gdzieś indziej się spotkamy. A nie, tu jest pomnik Jeffersona. No to tak. To dokładnie o to miejsce mi chodziło. Od razu dwie misje za jednym oddamy, powiedzmy. No i weźmiemy sobie sianko i później zobaczymy jeszcze, co w tym odcinku zrobimy. Siemalski! Nie mogę. Udało mi się powstrzymać kultystów, którzy okradli wodę z Megatony. Kult? Jest coś o Megaton, nie? To jest apparently the place to start a cult these days. Guess I can start sending them water again. Hopefully they can keep their grubby hands on their shipments this time. Here. It's not much. Most of the assets have been exhausted, but take this. It's definitely worth getting lions off my back. Thanks. Jest taka opcja, w porządku. Wicer Letterbeat powiedział Lepeletier. Lepelbeat, co powiedziałem. A to tak zawsze mam. Tak samo jak z dinozaurami. Z dinozaurami. Z dinozaurami. Zawsze przekręcałem oczywiście nazwy. Oficer Lepeletier powiedziała, że masz dla mnie nagrodę. Yes, I received a message from her. It's here somewhere. Well, no matter where it is, I know what it said. The initiates just finished itemizing a requisition of confiscated enclave gear. There were a few items that we didn't immediately send out. I suppose you're welcome to those. The Brotherhood thanks you for your efforts. Now, no, to jest też... Ja też w sumie nie spałem dzisiaj całą noc. Jest godzina. Dostałem laser? Kurwa, niedużo. Pistolet? Na chuj mi takie gówno. Po co mi taki shit jest? Laser. A, chyba że to ten laser, to może. No i mam wie za dużo, co ty mi dajesz, gościu, kurwa, demolek. Ja pierchruper, jak ja przecież tego nie chcę, gówna twojego. Karabin laser w dupę tego wsadzi. Karabin w dupę ze... No i tak to wygląda właśnie, tak się żyje, kurwa, na tych pustkowych. Przyszło mi na myśl, że chcesz się o tym dowiedzieć. Gifon nie żyje. A nie żyje? Nie wiem, kto to jest. Wiesz, że Gifon zbiera akwę pióry i sprzedaje napromieniowaną wodę? Nie był. Planowo. Now there's a thought. Of course, lions would have my head if I tried anything of the sort. Dobra, to w sumie wszystko, tak, tylko offset. Jeszcze rozmówka. Czy mamy tu jakąś misję, żeby też nie wychodzić na marne? Nie. Mamy dziwny sygnał radiowy pochudzony nie z tego świata. O kurwa, to jest fajna misja, w sensie nazwa już mnie przyciąga. Dzisiejszy odcinek może być delikatnie krótszy. No, żartowałem, ty już jest 8 minut? Strasznie czas leci. A nie, myślałem, że 2 minuty minęły, tak szczerze. 8 minut? Kurwa, to... tak, więc musimy się dostać tutaj, a stąd będzie ze stacji zasilania się tam dostaniemy. Dzisiaj gruzy coś tam tego owego. Dobra, idziemy. Ja sobie to zawsze oddałem, żeby po pierwsze się nie zesrać, a po drugie, żeby mieć większy wgląd na... Podoba mi się to. Na początku to było dla mnie dziwne, że tak można. Ale faktycznie z czasem w sumie nawet spoko, że możesz sobie tak oddalić. Każdy sobie gra jak chce, nie? Z Boga. Jak się dowiedziałem, że Cyberpunk będzie tylko możliwość przechodzenia... W ogóle jakie mam zajebiste screeny z Cyberpunka porobione. Oczywiście Cyberpunka nie nagrałem, no bo za słaby komputer. Jakbym nagrywał Cyberpunka, nie dałbym rady. Nawet tam na najniższych FPS-ach. Znaczy na najniższych ustawieniach nie miałem pełnych 60 klatek. Teraz pewnie mam, bo widziałem tam raz zainstalowałem po aktualizacji, ale no wcześniej to tak było na starcie 30, nie? Ponad 30. Delikatnie ponad 30. No i wiecie, to jest gra FPS. Nagrywanie w 30 na najniższych to może nie jest najlepszy pomysł, nie? Pewnie dałoby się coś z tego klecić, ale...
A znam, że to nie jest najlepszy pomysł. Haron! Haron sobie poradzi, kurwa. No mam nadzieję, że on tu zaraz mi przy nodze będzie biegać. Bo jak nie, on se tak lubi, kurwa, czasem odpuścić. Niestety, o kurwa. No, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. Nie wiem, kogo najpierw zabić. O! No jest i nasz kompan Haron. Dobra, o, rakieta. O, z przyjemnością. Kluczowy jadowy, kurwa, nie powinienem tego brać, bo nie mam miejsca, ty. Och. Trzeba coś wyrzucić. Piwo. Na pewno jest useless. Tanie żarcie. Możemy wyrzucić gitki. Idziemy dalej, oczywiście. Czekamy nie z tego świata, nazywa się misja. Więc zgaduję, że chodzi o kosmitę. Podobały mi się takie rzeczy. Kurwa, tu jakieś radiacja jest giga. Niedobrze akurat. Ty, statek kosmiczny! Co ty gadasz? Zajebiście. Dobra, już się podnieciłem. Wow! Ale mam ciary. Co tu się dzieje? Wow, ale fajne. To będzie dobry skinek, tylko szkoda, że ja tu jestem. Byłby lepszy. Wow, man. What the fuck? Co tu się dzieje, kurwa? Nie wiem, czy ja już taki zmęczony i to widzę, czy to w komputerze. Jemalski! Ale jajca. O kurwa, niedobrze. Proszę mnie tu zostawić. Ci kosmici zawsze coś ci w dupę wsadzą. Jak kapitanie bomby. Kapitan bomba. Hey, you okay? You all right? About time you woke up. I was starting to think maybe they'd fried your brain. Whoa, so grane, ty. You got a headache, right? Don't worry, that'll get better. I don't know if it'll matter, but it'll get better. They must really like you. At least they let me keep my clothes. Looks like they stripped you of everything. Oh. To chyba jakiś koszmar. Yeah? Well then wake the hell up, because I'm tired of being stuck in it. Sorry, kid, but this is really happening. You're stuck here just like me. Czyli jak się stąd wydostaniemy? I've been here for a little while, but haven't found a way to... Shit, you hear that? It's coming again. Get back against the wall now. O, ale ja bym chciał pokazać, że się stąd. Stay against the wall. Away from me. Co ty gadasz, ty? Kosmici. Normalnie tak o. No jestem przy ścianie, kurwa. Otwierać. Well, at least it wasn't coming for us. Oh, wow. Listen, I'm thinking maybe now you can understand. It's a good idea to get the hell out of here. Co to, gdzie oni go zabierają? You've never seen a giant metal claw scoop somebody. No właśnie nie widziałem nawet. Carrying him off to who knows where. Co się stało? I don't know where they're taking him, and I'm not interested in staying here long enough to find out. We gotta get out of here, kid. Now. Czego oni od nas chcą? Your guess is as good as mine. I can't understand what they're saying. I don't remember half of what they did to me. That might be a good thing. Aba, wsadzili nam coś w dupę. I know we ain't the only ones. There's a whole bunch of us in here. They'll pluck folks out every now and then. Sometimes they bring them back, sometimes they don't. Either way, I ain't keen to find out what they're doing. Kim ty jesteś, co ty, diabo, i co ty robisz tu ze mną? You've got it all wrong, kid. You're in here with me. This is my little slice of heaven, not yours. Okay. Not a good time for jokes, I guess. Look, I don't know why they put you in here with me. Maybe it's another experiment. Not like I can ask them to find out. But since you asked, name Soma. Beyond that, I'm thinking not much matters if we're gonna stay stuck in here.
Czy ja się stąd wydostaniemy? Let's do something about getting out. Well, there ain't no easy way out. Trust me, I've looked. Can't even find anything to pry open. See what's blocking the doorway. I'm thinking they did us a favor, putting us together in here like this. And I say we use it to our advantage. Masz jakiś plan? Masz jakiś plan, czy tak tylko tak wymyślasz? Yeah, a little of both. It always worked for me in the past. No reason to second guess it now. O, w porządku. Czemu nie powiesz mi, o co chodzi? Muszę to przemyśleć. Oh, sure. Take your time. No rush. Not like we're about to be sliced or diced by who the hell knows what. Fine. So they've kept us alive this long for a reason, right? Seems to me they want to make sure we stay alive for now. So you and me, we have ourselves a little fist fight. Trick them into thinking one of us ain't gonna last too long. Dobra. Mogę ci napierdolić, nie mam pojęcia. And when they do, we turn on them. We take out the guards and get ourselves down. Ty, kurwa, to jest nawet dobry plan, ty. Dobra, czyli uciekniemy z celi, a potem co? Hell if I know, but at least it's a start. It's better than sitting here waiting for them to experiment on us even more. Debilizm. Skąd wiedzieć, że można ci ufać? Czyli jak cię zabiję, to wpadną tu strażnicy. Dobra, spróbujmy. All right, good boy. Now let's not get too rough here, okay? Gotta make it look good, but don't want to do any serious damage. No dobra. Dobra. All right, I'll hold back on you. Make sure you don't get too roughed up, okay? Sure. And you be ready. Sure. As soon as they come in to get us. Poczekaj, ja bym chciał. O kurwa. Come on, make it look good. Wa. Kurwa, jakie uniki wali. Oh, hey, not too hard. Yeah, we're really fighting now, aren't we? Ow, that really hurts. A się krew leje. Hey kid, be careful. No jak be careful? Obcy. Na dupca ma obcych. Jaka pojebana. Pyk, pyk, prawy, lewy. Pierwszy, first person chcę. Ale nie mogę. Szybko, przeszukanie. Szybko, przeszukaj, przeszukaj, przeszukaj. Pałka elektryczna. Pierwszy raz widzę tą broń. Ale lepsze to niż nic, prawda? Znowu tracę swój kurwa ekwipunek. O, kolejny poziom. Proszę bardzo. No wszystko idziemy w medycynę, jak dla mnie. To jest najbardziej fajna rzecz. Okej, okay, tu jest coś ciekawego, nowego, tego owego. Szczenięta. Dzięki profilowi szczenięta w razie śmierci ochłapa możesz wziąć nowego psa, słyszeć jego szczenia. To czekaj chwilę, odbierz nowego do tego, że sprzed krypty stoję. A to jest interesujące, w sensie... Śmierci ochłapa, ale ja nie mam nawet psa, ty. Jesteś w stanie głęboko wstać, niezależnie od miejsca. Aha, okej. Okay. A to jest też fajne. Mamy odporność? Kurwa, ty, głęboki sen, lecimy, wydaje mi się. Dobra, znowu tracę wszystkie swoje rzeczy, powtarzam po raz piąty. Razem kurwa amunicję. Zobaczymy, co tu się dzieje, no nie będziemy jeszcze uciekać, poczekaj. Mamy tu dziwne rzeczy, których nie rozumiem. Dziwne rzeczy. Co tu się dzieje? Tu jest nic. Tu jest... Chłop tu jest. Możemy go jakoś uwolnić? Aktywacja. No siema. Wake up. Jak ten chłop, nie? Jak Somara? Dobra, chuj z Somarą. Pałka elektryczna. Czy wy jest... No macie inną trochę krew. Ale fajnie wam się czacha rozwala. To trzeba im przyznać. Uzbrojenie. Chuj z tym laską. Panie, ja dobry. Co się dzieje? Ty, bo ja to wszystko mogę otwierać, tak? Co to jest, ty? Gdzie ta? Pokę to. Co się dzieje? Chyba nic nie mam ciekawego. Tu stąd my przyszliśmy. Jedno tu jest do otwarcia, tu jest jeszcze do otwarcia. Ja bym to pootwierał. Może tu jest coś ciekawego jeszcze. Tu jest ochrona River City. Mogę pewnie ją zabić. Zneutralizować i...
wziąć jej rzeczy. Ale widzę, że tutaj mam ubranie najemnika, więc jest w porządku. Tutaj kim ty jesteś? Oficer enklawy. No to akurat tobie pujara w pupkę. Dawaj mnie czapę. Poka. Kurde, szef. Czeso szef. Dobra, czyli dalej już musimy niestety radzić sobie sami. O kurwa. Czy wróciło mi zdrowie? To ja chcę w kółko tu chodzić. Nie działa chyba. Nie masz wystarczająco wysokiego poziomu nauki. No nie ma. Nawet niski mam. Mogę sobie siądnąć? Mogę. Zajebiste czesło. Taki gamingowy. Dobra, mogę iść tu. Gdzie mam jakieś tego? Mapy okolicy. Tutaj mam iść i idziemy w tą drugą stronę. Na razie. Zobaczymy, że da się tu otworzyć. Drzwi są szczelnie zamknięte. Nie widać sposobu na jego otwarcie. Pojebane. Dobra, któremu napierdolić? Nie mogę. Poczekaj, a nie ma tu takiego. Mam zadanie, uwolnij sali z jej celi. To jest moje zadanie. Okej, okay, tylko posiadam za tego, że uwolnić, że. A czemu tu nie ma takich mechanizmów jak wcześniej były? Panel sterowniczy, no. I też. Łącznik chłodzenia rdzenia. Wyłączam to, włączam, kurwa, co tu się dzieje? Aktywacja. Nie wiem, aktywuję chyba, co? I spierdalam. Dobrze mówię? I to powinno być, nie? Wygląda, jakby miało zaraz spierdolnąć. No i miodzio. Poczekaj, ja badam dla ciebie salę. Czysto? Czysto. No to czysto. Thanks. Are you escaping? Do you want to see the rest of this place? I've seen a bunch. I can show you if you want. No dobra. Idziemy na zwiedzanko. Faktycznie, trochę wie. O kurwa, to ja się tu nie zmierzę. Mogę ją okraść. Ja tu nie wejdę, ty. Wracaj tu. Sali. O. Dzięki. Szefem jesteś. Jak ci się to udało? There's wires and stuff inside the wall there. A while ago, I learned which ones to put together to make the doors work. There's all kinds of stuff in the walls, but I guess you're too big to see. But that's okay. I can get to it just fine. Come on, we need to get to the big engine room so I can show you the rest of this place. I can help you even more. Skąd wiesz tyle o tym miejscu? Oh, I've been here a while. A long while. Sometimes, I can sneak out of my cell and go explore. I've seen a bunch of the ship. It's pretty neat. But they always catch me and put me back here. No, chyba nie są tacy źle i tak mi się wydaje. Jesteś tu sama? Gdzie twoja rodzina? Mam bibliotekę. My mom and dad died a while ago, before I ended up here. You know, back when all the bombs dropped on everything. Yeah, it was right after that. And then me and my sister, we got pulled up here. Except, I haven't seen her in a long time. Wiesz może dokąd idziemy? Sure. We need to go to the big engine thing, and then from there we can go up to the top of the ship. That's where the guy in charge is. I've only seen him once or twice, but he's extra mean. I guess you'll probably have to kill him or something, huh? No, taki plan. Ale to wyjebane, nie? A to my chcemy je zabijać szefa? Znaczy chyba nie mamy kurwa wyboru, w sensie. Chcemy się tam wydostać, to musimy zabić. Nie jestem fanem tego rozwiązania, natomiast... Co robić? No! Ale ty mnie będziesz prowadzić gdzieś, czy co? To odpierdalasz.
Uzun sen ya. Dobra, i tu mam iść, tak? Siemalski, czy ty chcesz się ze mną napierdalać? No widzę, że chcesz. Błąd. Robactwo, jedzenie obcych. O kurwa. Daj mi to 5 radiacji. Wybitne. Otwórz pojemnik, co jest? Granaty plazmowe, o kurde. Że to są pojemniki? No tak, tylko skoro kto mu wiedzieć. Aktywacja jakiegoś przełącznika, klikniemy. Jak widzisz przełącznik, to klikasz proste. Szczególnie jak to jest... O, czy to moje rzeczy stare? Kurwa, wygląda jak mój sprzęcior. Dobra. To macie przejebane, panowie. Chęć wspomagany enklawy. Mundur oficera. Nie chcę. Pancerz metalowy, nie chcę. Wspomagany pancerz enklawy. A nie, chyba ten. To nosiłem, nie? To i to. I to wywalam. I to też mogę wywalić. Jesteśmy miodzio. Teraz by się jakieś uzbrojenie fajne przydało, typu motopiła. No i drugie możemy. Laser Gatlinga. Lecimy. Który chce wpierdol, tylko pokleić, żeby nikt dwa razy wpierdolu nie dostał. Proste. Może tu będzie jakaś fajna broń, a może figurka na przykład, co da mi jakieś... No muszę tu wejść, bo nie wytrzymię, a nie mogę. Może i lepiej, kurwa. No widzę. No ja mam piłę mechaniczną. Siema. Moduł zasilania obcych. Pałka elektryczna. No to, że... jakby pierwszą bronią, która była taka naprawdę zajebista, to była praktycznie broń, która nazywała się chyba broń obcych, nie? Tak mi się wydaje. Więc od początku mieliśmy jakieś takie przypuszczenia, że mogą się tu znajdować kosmici. O, wymaga klucza. Nie. Które te? Może im napierdolę. Tak to muszę iść chyba. A mnie już gardło boli. Za dużo dzisiaj odcinków nagrywam. Szczerze, to jest chyba 6. odcinek, który dzisiaj nagrywam. No każdy... Każdy trochę jednak trwał, nie? Bo to nie są takie hopsiubo odcinki. Nie, ja będę posty. Weź mnie tu odwóz. Idę im napierdolić. Ja mam motopiłę tu. O kurwa. Oni mają jakąś... Co jest? Czemu ja z pięści? Nie, żartowałem, kurwa, ty. Co to odpierdalasz? Bobie jebany, gdzie jest Haron? Gatlingiem ich, kurwa. Ja nic z tym nie robię, co jest? Ola, poczekaj, żaduję. No kurwa, co ty wy macie za damage, no? Cipy. Gdzie ja kurwa strzelam niby? O, jest bugowany dźwięk jak zwykle. Dobra, dawaj mnie tu. Expo. Ja bym to wszystko pościągał. To mi się wydaje. Uuu, dezintegrator obcych. Ja pierchruper, to jest chyba najlepsza broń na świecie, mi się wydaje. Nawet nie chce mi się tego używać. Już. No ty. Łoku, widzowie. To jest czuły, że... Chociaż nie, ty obcy. A to? Rozpylacz obcy. Bierzemy wszystko, co znajdziemy tutaj. Tylko ten Gatlinga to... A motopiły już nie mam, bo się cała zużyła. Niedobrze. Granat plazmowy, chiński karabin szturmowy. Myślę, że to jest idealna broń, w którym... Że tym napierdolę konkretnie. Moduł zasilania obcych jest OP. Nie wiem, czy ja nie mam tej broni, co miałem wcześniej. To mogę coś... O, jest tu coś, pa. Mały kryształ obcych. Poproszę. Pierwsza, first person, poproszę. Tu bym coś tu tego mojego. Wielki kryształ obcych. No dobra, nie wiem, co to daje, ale podoba mi się ta misja. Co to? Nie. Mogę coś kliknąć. Jakiś klasyczny dzieciaczek na jakimś statku. Wszystko chcę poklikać, nie? Lecimy.
A, moj gardło. Ostatni odcinek, który nagrywam. No, fizycznie nie daję rady, to się rzadko zdarza. Zazwyczaj psycha siada. Po tylu odcinkach. Psycha doesn't exist wtedy. Widzę ich. Ale czy ja muszę, gdzie ja muszę iść, kurwa? No niby tutaj chyba. Otwieraj mnie to. Nie no, potrzebuję coś na blisko, bo to nie ma co. Coś takiego, co będzie biło na tego. Typu właśnie... Oni te pałki ich elektryczne są całkiem kosier są. Nie, więc wydaje mi się, że dwójeczka pałka elektryczna jest miodzią. To im dużo damage zadaje, to nie ma co nawet. Wydaje mi się, że to jest giga koks. Na blisko po prostu ich napierdalać. To jest daleko. Kalmar, no daje mi radiację, wyśmienicie. Robactwo, simpaki. A moje kurwa gardło. To tutaj? Dobrze idę, źle kurwa? Jak ty mnie ty? Nic już nie rozumiem, zaraz wszystko gamy. Stąd czy Sedanor, to nic. Ja liczyłem na to, że może coś będzie, wiecie, ciekawego. Co to jest? Nie, próbuję patrzeć jak... Kurde, strasznie rozbudowany ten Fallout. Naprawdę mocno rozbudowana gierka, ty. Ja się wiedziałem, że to będzie rozbudowana gierka, ale że kurwa obcych spotkamy. Trochę się nie spodziewałem. O, powiem. Kurwa, tu jakieś rzeczy, których nie wiem co to są nawet za rzeczy, ale biorę. I teraz jest tak, tutaj mogę iść? Mogę iść. To miamy. Gleba. Lewo, no tak, nie. O kurwa! Że teraz w lewo? Co tu się dzieje? Tu jakieś opary tego. O kurwa, robot. Robot techniczny. Moduł zasilania obcych. Hopy. Ty robot techniczny mi za napierdoli. Pałka powinna być dość skuteczna na robota. Złom. To w ogóle ma gronie. O kurwa! Chłop na nie bić, ty! O kurwa. Ale się w gówno wjebałem. Simpaki. Uuu, jeden HP. Jeden HP, widzowie. Znaczy 12, ale jeden na pasku. Ci mają jakieś kurwa pole elektryczno, magnetyczno, fizyczno, ujowiczno, dojebane w pizdu. I biją też 7000 damage'u, simpaki. No kurwa, co jest? Nie da się ich zabić. No co to jest za damage, no? Dobra, inaczej trzeba kurwa sobie tutaj chyba poradzić. Dezintegrator obcych. Wydaje mi się, że jest to broń, którą potrzebujemy w tym momencie. Plus, musimy coś zjeść. Biorę obcych. No nie chcę tego zjeść. Tego też nie chcę. Kalmara też nie chcę. Wiecie do czego to jest? No muszę to wypić. Wiecie do czego to może być przydatne? Do schematu jakiejś broni. I teraz tak by się przydało. Medixa, bo to daje obronę. Możemy wziąć kilka i to się stakuje? Kurde, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wieprzowinę. Robactwo może nie. Wygrzeb może... Wygrzeb... A, że daj mi też HP. Niby mogę wziąć. A, daj mi HP. A, ale się nie stakuje. Dobra, nie, no nie mamy życia niestety. Może być ciężka. Nie, naprawdę nie mam... Tego co, że dzięki temu większy damage zadaje? Co mnie napierdala stąd? Okej. Czy poradziłem sobie nieźle? Napierdalam z broni obcych po obcych. Chyba nieźle. Chyba jest gites. Puste. Super ważne jest, żeby to ja pierdolę, z tą bronią to jest takie GG. Tylko jakbym jeszcze miał z czym się wyhealować niestety. A nie mam. I to jest straszna, przykra sprawa. O kurwa.
To ty skażesz, ty. Czemu tracę karmę? Aha, bo to robotnik. No teraz trzeba sobie nieźle... O! Wieżyczka to jest. Ja pierdolę, będzie strasznie ciężko. O, udało się. Cudem. Pałka elektryczna. No, ładuj mnie to. Mogę coś z tego ściągnąć? Nie. Dobra, czy my idziemy w ogóle dobrze w jakimkolwiek stopniu? W sensie, czy to jest to droga? No chyba nie ma innej drogi. Musimy iść naokoło, ale... Zamysł jest taki, że idziemy tędy. Mam nadzieję... No... O! Hilek! Zajebiście! Dobra, gites. Moduł zasilania. Ciekawe, ile ta broń jest warta. Aż kurde, muszę to sprawdzić. Ile ta broń jest warta, powiedz mi. Ty, nie tak dużo. Dezintegrator obcych? Normalna broń. Standardzik u mnie w warsztacie. Czemu tak mało, ty? Ty, taki pitos powinien być za to. 36 minut? Kurwa, ten czas tak szybko leci. O, zostaw mnie. Szybko trzeba mu... O, Watson, Watson. Jak to się tam nazywało? My, pyk. Nie pyk, pyk. O, one shot. Najzik. Jest tu ktoś jeszcze. O, kurwa, jest. Jest wieżyczka, tak? Czy co? Co mnie na dupca? Nie wiem, co mnie na dupca. Co mnie na dupca? Top? No nawet nie wiem, bo to... Oni na tych stealth boyach zajebanych biegają. Co tu jest? Mały kryształ, moduł zasilania, pałka elektryczna, wybornie. O, kurwa, tu jesteś. Potrzebuję heala. To szybko. Tu jest jeszcze chłop, którego nie ograbiłem. Ja pierdziele, ale fajny odcinek, ty. Kozacki odcinek. Nie spodziewałem się, że faktycznie spotkamy. Trochę się spodziewałem, ale no. O, a nie. To się ci nie groźni. To nie musimy ich zabijać faktycznie. Hello. O kurwa. Nie chcę, bo znowu karmę stracę. Aktywacja. Ja już wystarczająco wyjdzie, ale... O. O kurwa. Wyskakuj z pałki elektrycznej. Medix przestaje działać bardzo niedobrze. Potrzebujemy tego bardzo, Medixa. W sensie musimy mieć odporność na obrażenia, bo inaczej to już ciężko jest. Kurwa, zasadka. Kurwa, jestem za wolny. Te rzeczy porobić. O kurwa, ile dezinteratorów obcych. I katuzo. A to wszystko pyk, 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 anuluj. Ale i miocze, i miocze. Na dup samo obcych, normalnie. Muszę mieć pod V, bo pod V mam te do strzelania. A to chyba one-shotuje, przynajmniej tak było wcześniej, nie? Że po prostu chłop był bobem. Ile? Oni te używają. Te wiecie. Nie, jak to się nazywa? Stealth boya. Tak do zanikania mi się wydaje, że to używałem. Dlatego są tacy niewidoczni. Dobrze idę? No nie. Ale chyba tu też mogę iść. Tu chyba nie byłem. Ty dupce. Ty, to masz 65 ammo, to w ogóle nie trzeba ładować. Jednym takim puknięciem ładuje. Dobra, to jest tak broken. Ale no ma być, zgaduję, że to jest działo obcych. To ciężko, żeby nie było broken. Co tu jest za ciekawości są? Wszystko tu jest. O kurde.
A że na statku obcych będę pałki naprawiał. To się nie spodziewałem. Pyk, pyk. Anuluj. Zawsze klikam wtedy taba. Źle robię. Pyk, pyk. No dobra, niech będzie. I te pałki. Rozpylacz. Co w ogóle jest? Co to jest rozpylacz? Chodzenie 60. Chodzenie 60, a tamten? 44. To lepsze chyba. Chyba lepsze. Nie mogę tego aktywować, ale mogę im pobrać jakieś kurwa kryształy. Biozele. I ogniwa. I tutaj jest jakieś pierdoły. Pamiętam jak na samym początku ta broń była tak OP, że stwierdzałem, że nie ma sensu nawet ich... O, siema. Nie ma ich sensu używać. No idziemy? Aha. No dobra. A my gdzie idziemy? Gdzieś w prawo. Tutaj. O tu. I o, tu jest jakiś... O kurwa. Co jest grane? Teraz jest posiadany. Nie no. Co jest? To miało mieć więcej damage'u, czy ja ślepy jestem? 51? A to co mam teraz? 29, kurwa, źle gadam. To jest wolniejsze, ale taki shotgun obcych. A tutaj, drzwi do czegoś tam. Gdzie idziemy teraz? Z sali? Do przodu. Kurwa. Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, znaczy już widzę, że to jest tekstura bańki, taka śmiesznie zrobiona. To nie wygląda jak przestrzeń kosmiczna, no nie? To wygląda jak 100% jakbyś... No nie wygląda jak to przestrzeń. Okej, pokażę ci co znalazłem. Jeśli chcesz wyjść stąd, myślę, że to pomoże. Chciałbym zakończyć odcinek zakończając tą misję, a nie dokończyć to w kolejnym odcinku. A mam za nią iść. No dobra, to chodźmy, no. A co, jaka jest misja? Konkretnie jakiś opis? Dostań się do rdzenia maszynowym statku. Oh, nuts. They turned it off. Last time I was here, I used this to get to the top of the ship. It's kind of like an elevator, only it doesn't just go up and down. Feels sort of tingly too. They must be pretty angry that we're exploring. Oh, I know. Come on, I know another way up. No dobra. A tu mogę? Widzę śruży komora dekompresji. Kurwa, brzmi jakbyśmy mieli wybuchnąć, jak to kliknę. A nie mogę. A nie mogę. Gdzie posłać? No ju. Wow. Nie, nie. A, wygrzew. A to wygrzew akurat. A wygrzewu nie chcę. Mamy obcych. Do zastrzelenia. Kurwa, tyle tu drzwi, nie wiem czy nie powinienem. A nie powinienem zwiedzać tych drzwi? Jest tu coś przydatnego za tymi drzwiami? To jest pytanie, na które nie znajdę odpowiedzi. Znaczy znajdę. W sensie nie umiem otworzyć. Nie mogę. Na razie tamtych nawet nie chce mi się sprawdzać. Spaceman has a suit, and we need him to use it. Dlaczego nam potrzebny kosmonauta? Well, because he's got a space suit. Can't go out in space without one. And if we're going to escape, we need to go outside. My jesteśmy w kosmo... If they turn off the elevator things, that's the only other way to go. O kurwa. So we need a suit. See? Simple. Co to za komory? I've seen these all over. They put people in them, and the people go to sleep. They stay asleep for a really long time too. Be careful if you touch them though. They're really cold. Co za ludzie? I don't know. I've never talked to them. Muszę wziąć tabletkę na gadę. Sometimes I come and look at them and wonder why they're dressed like that. Jeszcze nie widziałem. He has this really neat suit on.
armor or something. And that other guy? He looks just like a cowboy. I saw pictures of cowboys in books. I never saw a real one, though. А, космічі і ковбоя, класика. Добра. Що за дві? Переконаймося. А, не переконаймося. Хоба за тим може розвайш. Не може. Тут зайш було всі фільм. Іще? На секунду було щось. Пока, ти, ковбой, фактиха. Нормальний ковбой, ти. Бо розумієте, що космічі, що вони порвали того хлопа і його замрозили ту. А то? Космонавта. То нас. А то? Ten wygląda chłop, jakby był z jakiejś zupełnie innej planety, tak szczerze. Tu jakiś Chińczyk, pochcząp. Aktywacja. Obcych nagranie numer 7? A to posłucham, ty. Nawet pewnie... Nanda kurali samowa! Jukaj, wszędzie ka! Hanaze, ima zubu! Kikoenu ka! Hanaze! O, to jest fajne akurat. Ja, posłuchajmy tego. Just let me go, okay? This is crazy. This is like batshit unbelievable crazy. I didn't do anything. I don't know what you want with me. Of Anchorage, I swear, I didn't even want to be there, man. You gotta believe me. I didn't even want to be out in the field. I was hoping for a job in Washington, you know? What? What do you want? I don't understand. Why is this happening to me? Okay. Tego jestem najbardziej ciekawy. Będę ukrywać. Na ekranie numer 5. O, zatrzymałem. Where's my wife? Where's my boy? What have you done with them? When I get free, so help me God, I'm gonna kill every last one of you. Ah! What are you doing? What the hell do you want with us? Let me go! No i oczywiście astronauta. Nagranie numer 8. This is incredible. I'm Colonel Hartigan of the United States Air Force. I'm sorry. What? I don't understand. Oh, speaking of this? Yes. I was saying, I'm Colonel Hartigan, United States Air Force. Our nation has been conducting manned spaceflight tests. I'm sorry. You'll have to forgive me. Frankly, we never expected to meet you all. I'm sure there's a great deal that our two species can learn. Ow! Ow! What the hell? What is this? What are you doing? Teraz już nie wchodzili mu coś w dupę. Żartu. Dobra. Czyli co mamy robić teraz? Bo ja tu chyba nie mam jakiejś takiej opcji. Wzięcia mu skafandra, zajebania. Czy mam? Mam? Nie mam? Mam? Nie mam? Nie wiem. A po okolicy. A nie, to coś tu jest. Na środek jakoś tu tego kliknąć? A, widzisz. Przycisk komory. O kurwa. Ty, jak będę się odmrazał teraz? O kurwa. No to mamy... O kurwa. To jest... Ej, nic ci nie jest? Kokogandokonakonakomause? Przykro mi, ale nie rozumiem. Jasne, nie rozumiem ani słowa. Jakby ktoś naprawdę... A co jak ktoś jest... Jak chłop mówi po chińsku, a ktoś jest Chińczykiem? To rozumie. To co wtedy? Ty, panie cowboy. Obcy? Wszędzie ich pełno. Jeśli mówisz o obcych, to nie martw się zbytnio. Wkrótce ich zobaczysz. To obcy, ciemniaku. Aliens,
call them piles of horseshit for all I care. So you woke me, huh? Who the hell are you? Ten statek to moje więzienie, tak samo jak w twoim przypadku. Jestem człowiekiem tak jak ty. Na pewno jestem jakimś kretynem. Na pewno nie. Nie no. Na pewno nie jestem jakimś kretyńskim kowbojem. What I don't like is I don't know you from a hole in the wall. How do I know you ain't working with those little green bastards? Ale słuchaj, ja chcę tylko połączyć siłę, żebyśmy mogli wrócić do domu, skoro przecież to dlaczego dzięki mnie jesteś wolny, nie ma żadnej gwarancji, że jestem wyrwać i też ze mną, to jest kropka. Myślę, że się kurwa zdziwi, że stąd wyjdziesz. Chociaż, no tak patrząc na dziki zakut, wiecie, on też szaro, nie? Znaczy szaro, czerwono, tak, pomarańczowo. Powiedz mi, jak doszło do twojego porwania. A to jest różnica, to bym się dowiedział akurat. Jak myślisz, czego oni od nas chcą? Bojowe podejście. Możesz mi powiedzieć coś więcej o swoim pochodzeniu. Udało mi się znaleźć twoje nagranie. Chcesz pogadać o twojej rodzinie? Paulson. Crying out to me, begging me to save him. And there wasn't a damned thing I could. Prawda ci się buguje, panie Paulson. They were everything to me, you know. So now I've got nothing. Jaka kolejna. Ludzie zbierają figurki, monety, kosmici ludzi. Dziękuję za tą opowieść. No sense in dwelling on it now. Let's just get out of here. Wiesz coś o tym całym Toshiko Kago? Some sort of foreigner, obviously. Can't make out a word he's saying. You go do. Dobra. No. The poor astronaut. Those freezers are so dangerous. Sometimes people don't wake up. I guess you better take his suit. You're going to have to go if he can't. But first, you have to. No, sorry, Bizowe. But you can suck out all the air in part of the ship, so they won't get in your way. They have these generator things that power parts of the ship kurde. And make sure. No to na pewno nie zrobimy tej misji do końca tego odcinka. There's one in the cryo lab, one in the hangar bay, and one where they make the robot assembly area. Once they're all broken, you can get through that door to the outside. Bo. And then once you get to the top of the ship, you can turn the teleporter thing back on, and I can catch up to you. I guess it's time for me to get those doors unlocked for you now. This is fun. Kurwa, jak ty dużo gadasz. Gdzie są generatory, na jakiej zasadzie działają? Oh, you'll know them when you see them. You push this button, and then this big thing is like, whoosh, and it comes out of the floor. And then there are these things you press down, and it goes. Czuję gaz. Tylko że nie mogę czuć gazu. You better get out of the way. Bo nie mam w domu gazu. Też jest ten cały Toshigo coś tam. Frozen all over the ship that the aliens grabbed, wearing funny old-time clothes and stuff. Don't go alone. Those generators are in scary places. Take one of the grown-ups with you. Okay. Well, idziesz ze mną? A ty pewnie i tak idziesz ze mną. A ty idziesz ze mną? Kurwa, ty. Ale ten strój to ja sobie wezmę. Ja chcę te stroje wszystkie. To jest wyjątkowy strój. Pan astronauta, niestety. Zmarł. Ten, ale chiński keramik strumowy, ty, to może dobra. Mój z Chińczykiem i chciałem mu dać, haha, skamfander kosmiczny, poka to. Czuję się, jakbym grał w jakiegoś Garry's Moda, jak tak chodzi mi postać tak na dole, albo coś takiego, nie? Garry's Mod. I tu. Dobra, to mam do zrobienia trochę misji, ale oczywiście wszystkie misje na statku kosmicznym zrobimy w następnym, kurwa, odcinku. Kurczę odcinku, po co? A właściwie to nic. Kurczę odcinku, nie, potrzebnie przeknąłem. Widzimy się jutro, godzina 16, bo odcinki oczywiście są codziennie. Życzę wam, słuchajcie, oczywiście miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Okay.
kill those little bastards. Do jutra. Pa, pa. Wpadnij na socjale. Na dole linki w opisie i drugi kanał vlogowy.